Ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem to czas, kiedy świąteczny nastrój widać i słychać niemal wszędzie. Prawdziwa magia dzieje się ze sprawą kolędowania, które każdego roku organizuje Sosnowiec. Śpiewa się w szczytnym celu, a dzięki hojności serc czasami dzieją się cuda. W tym roku mieszkańcy Sosnowca będą zbierać fundusze dla Ryka, siedmiolatka, który choruje na nieuleczalną demencję dziecięcą i potrzebuje częstych, kosztownych rehabilitacji. Chłopiec był bohaterem ostatniego odcinka magazynu reporterów TVS. Jest temat. Fatima Orlińska. Sosnowiec śpiewa dziś dla Eryka. Podczas wielkiego miejskiego kolędowania będą zbierane darowizny, które zostaną przeznaczone na rehabilitację siedmiolatka. Eryk choruje na demencję dziecięcą. To bardzo rzadka choroba genetyczna, która na początkowym etapie występowania objawów często mylona jest z autyzmem. Diagnostyka jest trudna i czasochłonna, a czas odgrywa kluczową rolę, ponieważ choroba postępuje bardzo szybko. Niszcząc komórki układu nerwowego powoduje, że pozornie prawidłowo rozwijające się dziecko zaczyna cofać się w rozwoju, co najczęściej występuje około 3 roku życia. Choroba jest śmiertelna. Eryk już nie widzi. Już nie chodzi, no nie usiądzie samodzielnie. W zasadzie takich ruchów kontrolowanych nie ma. On nie przekręci się już na bok samodzielnie czy na brzuch. Musimy go przekładać z pozycji na pozycję, żeby mu było lepiej. No wiadomo, on jest już sam, w zasadzie to nic już nie zrobi samodzielnie, tak? Czyli takiej potrzebuje 110% takiej opieki. Słyszy, lubi jak mu się bajki czyta. Demencja dziecięca, na którą choruje Eryk, jest nieuleczalna. Możliwe jest leczenie objawowe, do którego chłopiec ze względu na stadium już się nie kwalifikuje. To, co na co dzień pomaga chłopcu w zachowaniu jakiejkolwiek ruchomości stawów i poprawia jego komfort oraz uśmierza ból, to rehabilitacja. Tej potrzebuje nawet 4 razy w tygodniu. Jakby główne cele polegają na tym, żeby zapewnić mu komfort w przestrzeni oddechu, bo to jest jakby taka baza, tak? Czyli taki spokojny, wyrównany oddech to jest coś, co jest konieczne, żebyśmy mogli myśleć o czymkolwiek innym. A na bazie tego próbujemy później promować te wszystkie rzeczy, które są związane z taką ogólną witalnością tkankową, czyli zakresy ruchu, masaż, który ma poprawić krążenie, praca na powięziach, czyli praca na wszystkich tkankach miękkich oraz na ruchomości stawowej. Fizjoterapia w przypadku Eryka jest również ważna ze względu na częste padaczki, będące nieodłącznym elementem demencji dziecięcej. Każdy atak dodatkowo obciąża organizm chłopca. Generalnie w tej chorobie mamy problem z wytwarzaniem najczęściej jednego z enzymów. I ten enzym powinien odpowiadać za prawidłową degradację różnych cząsteczek, czyli w tym wypadku chodzi tutaj o cząsteczkę, która nazywa się ceroid lipofuscyną. I wtedy, kiedy nie mamy możliwości jej rozkładu, to ona gromadzi się w różnych tkankach organizmu. I taką najbardziej wrażliwą tkanką, gdzie może ten proces mieć miejsce, to jest tkanka mózgowa. Erykowi dziś można pomóc wyłącznie wspierając jego fizjoterapię. Dlatego we wtorek o godzinie 18 w Sosnowieckiej Muzi odbędzie się wielkie miejskie kolędowanie. Zebrane darowizny zostaną przeznaczone na wsparcie chorego chłopca.